Dzień dobry Państwu. Witam na pierwszym koszalińskim Dniu Astronomii. W tym roku zorganizowanym z uwagi na pandemię w trybie online postanowiliśmy razem z Politechniką Koszalińską, z Pałacem Młodzieży i z Obserwatorium Astronomicznym oraz z całą grupą pasjonatów astronomii skojarzonym z naszym obserwatorium, żeby zorganizować taki event medialny, troszkę pokazać filmów z tego, co się aktualnie dzieje w obserwatorium. Astronomia w Koszalinie jest ważna, mamy wspaniałe obserwatorium, wielu pasjonatów, wiele osób zainteresowanych, które do nas przychodzi, żeby spojrzeć w rozgwieżdżone niebo, żeby zobaczyć sprzęt, żeby posłuchać troszkę teorii o astronomii. Dlatego przypominamy się, że istniejemy, że prężnie działamy w takich warunkach, jakie mamy. Dlatego dzisiaj spotykamy się w tej przestrzeni na komputerach. Natomiast w przyszłym roku planujemy, że to wydarzenie będzie już w trybie niezdalnym, tylko spotkamy się face to face, czyli będziemy mogli opowiadać Państwu o tej astronomii na żywo. Dzisiaj parę fajnych materiałów audio-wideo, które dla Państwa przygotowaliśmy. Wydarzenie będzie trwało na stronach Facebooka Politechniki Koszalińskiej i Obserwatorium Astronomicznego od 10 do 13. Będziemy pokazywać kolejne materiały, między innymi z tego, co w chwili obecnej robimy w obserwatorium, jak się nasze obserwatorium zmieniło, co mamy nowego w obserwatorium, jakie teleskopy, jakich używamy, co fotografujemy, co pokazujemy na niebie, ale też taka troszkę historia też obserwatorium, bo w tym roku, 1 września, obchodzimy okrągłą piątą rocznicę otwarcia obserwatorium. Także mnóstwo atrakcji, zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia obserwatorium, posłuchania kilku ciekawych rzeczy o astronomii, no i zapraszamy do obserwatorium. Miejmy nadzieję, że te obostrzenia sanitarne niedługo znikną i będziemy Państwa znowu gościć w normalnym trybie. Dziękuję i zapraszam.